Jakby ten pigment mi się wyżarł w skórę. Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was na moim kanale. Dzisiaj, jak możecie zobaczyć po tytule, będziemy sobie testować nowe kosmetyki marki Juicy Cosmetics. To jest już tak naprawdę mój drugi test, jeżeli chodzi o markę Juicy. Natomiast ten test chcę zrobić troszkę inaczej, dlatego że chcę przetestować te kosmetyki aż przez 10 godzin. Poprzedni test, jaki robiłam, to było raczej takie pierwsze wrażenie, natomiast teraz marka Juicy się troszkę powiększyła, jest troszkę więcej kosmetyków. Są również takie kosmetyki, które zapewniają właśnie 10-godzinną trwałość, także zgodnie z Waszymi prośbami postanowiłam zamówić te kosmetyki i je sobie razem przetestujemy. Od razu na wstępie chcę powiedzieć, że ten film po pierwsze nie ma na celu się wybić na kimś innym, po drugie nie ma na celu obrażania czy to Julki, czy to właśnie jej marki. Ja zawsze przy moich recenzjach staram się być taka obiektywna, szczera, ale też powiedzieć jakby wszystko zgodnie z prawdą i z moim sumieniem, tak jak ja to widzę. Także mam nadzieję, że będziecie oglądać. Zostawcie łapkę w górę. Zaczynamy. Dobra, rozpakowuję to. Jak zwykle klasycznie nie wzięłam nożyczek, także wsówką to próbuję otworzyć. Paczka w środku prezentuje się w ten sposób. Nie! Nie! Moje ulubione czekoladki Lindt. Co? Zamówiłam 3 pomadki, takie markery, to jest właśnie ta nowość. Zamówiłam żel do brwi, który też jest nowością, ale on chyba jakoś w zimie wyszedł. I tak samo eyeliner. Jeszcze tylko Wam powiem, że w poprzednim teście, o ile pomadki średnio mi przypadły do gustu, o tyle tuż do rzęs naprawdę bardzo i ja dosłownie codziennie go używam. Także tutaj już od razu muszę Wam powiedzieć, że wciąż nie zmieniłam zdania. Ten tusz moim zdaniem jest genialny, jest to mój ulubiony tusz. Tak się zastanawiałam podczas robienia tego zamówienia, czy by sobie przypadkiem go nie kupić ponownie, ale doszłam do wniosku z drugiej strony, że mam tyle tuszy do rzęs, że po prostu bez sensu, żebym kupowała kolejne. Muszę najpierw wykorzystać to wszystko, co mam, ale szczerze, naprawdę z ręką na sercu bardzo, bardzo Wam polecam tę maskarę. Ok, pierwszy produkt, od jakiego sobie zaczniemy, to jest ten bezbarwny żel do brwi. I pojemność tego żelu do brwi to jest 2,2 ml i kosztuje on 59 zł. Dla porównania, mój ukochany żel do brwi Benefit 24 Hour Brow Setter. On ma pojemność 7 ml, ale kosztuje prawie 150 zł. Mniej więcej jakby porównać ilość produktu do ceny, to wychodzi to całkiem podobnie. W przypadku Juicy jest to kilka złotych więcej za mililitr. I zobaczcie, tutaj mamy taką szczoteczkę silikonową. Jeżeli chodzi o tę szczoteczkę, to bardzo mi się podoba, lubię takie końcówki i jest to produkt, który po prostu się tak jakby wyciska, wykręca. Zbliżam Was odrobinkę do siebie, tak żebyście wszystko dobrze widzieli. Ja już odgarniam włosy i zabiorę się za przeczesywanie moich brwi. Nie chcę dodatkowo malować brwi niczym innym, po to żebyście dokładnie widzieli, jak działa ten żel. Okej. Wychodzi. Jeszcze może troszkę więcej. Jak możecie zobaczyć, po dwóch stronach pojawiły się takie kropeczki. Zanim jeszcze zaaplikuję, to po prostu zaczeszę zwykłą szczoteczką moje włoski do góry. Generalnie, jeżeli chodzi o żel, to powiem Wam szczerze, że ja naprawdę bardzo dużo od niego nie oczekuję, z tego względu, że moje włoski są bardzo oporne, bardzo toporne i bardzo ciężko jest mi po prostu je ujarzmić. Naprawdę, jeżeli chodzi o produkty, które są w stanie ujarzmić moje brwi, to głównie jest to mydełko z Lash Brow i właśnie żel, który Wam już dzisiaj pokazałam. Ta brew jest o wiele łatwiejsza, jeżeli chodzi o jakiekolwiek zaczesywania, stylizację. W ogóle, jak byłam mała, jak miałam 3 lata, to sobie jedną brew ogoliłam i właśnie nie pamiętam, która to była. Ale wydaje mi się, że ta. I ona po prostu tak ładnie odrosła, albo to była ta i po prostu tak brzydko odrosła. Powiem Wam szczerze, że nie pamiętam w tym momencie. Okej, i tak jak myślałam, nie jest to żel do moich ciężkich brwi, ale tak jak Wam już powiedziałam, nawet nie oczekiwałam, że po prostu będzie to produkt, który uniesie mi te brwi do góry i one będą stały. Tak to się prezentuje w tym momencie. Jak widzicie, ta brew po prostu jest delikatnie bardziej wyczesana, natomiast też zauważyłam, że ona też opada, też jest obciążona przez ten żel, ale ta brew, te włoski, jakby konkretnie widać, że one
i idą w dół i z każdym momentem, jak będę dalej nagrywała, jak będę ciągle mówiła, będziecie mogli zauważyć, że ta brew jeszcze bardziej będzie opadała w dół. Przejdźmy sobie teraz do eyelinera. On się nazywa No More Drama Eye Marker. No ja zdecydowanie nie szukam dramy. Ta końcówka, jak możecie zauważyć, jest bardzo wąska. Moim zdaniem wygląda ona na bardzo precyzyjną, natomiast jest ona również dosyć długa. I na przykład opowiadałam Wam o tym w przypadku eyelinera z Banana Beauty, że ta końcówka również była długa, przez co trzeba mieć bardzo stabilną rękę, żeby dokładnie wyrysować ten eyeliner. Najmniejszy ruch już od razu był widoczny na tej kresce. Jestem ciekawa, jak tutaj to będzie wyglądało. Też jestem bardzo ciekawa wykończenia tego eyelinera, czy on będzie matowy, czy będzie raczej taki satynowy. Okej, wow. Muszę powiedzieć tak. Po pierwsze, jest bardzo czarny. Po drugie, muszę powiedzieć, że nie miałam absolutnie żadnego problemu z aplikacją, mimo tego, że tak jak Wam powiedziałam wcześniej, ta końcówka jest dosyć długa. Jest długa, ale jest bardzo stabilna. I ja to od razu zauważyłam, jak wyrysowałam pierwszą kreskę. Ona mi się tak, wiecie, nie majtała po tym oku. Wszystko ładnie, precyzyjnie byłam w stanie wykonać. Skoro w całkiem łatwy sposób można go delikatnie poprawić, zmazać, to jestem ciekawa, jak on będzie się utrzymywał w ciągu dnia, ale naprawdę jestem zadowolona. Bardzo dobry eyeliner moim zdaniem. Bardzo ładnie po prostu wygląda. Zobaczcie, jaki on jest czarny. Jest czarny, jest matowy, jest wręcz idealny. Też nie miałam problemu z tym, żeby się zacinał. Nic takiego się nie działo. No, naprawdę jestem pod wrażeniem. I tak wygląda eyeliner na oczach. Powiem Wam szczerze, że w przypadku tego oka, w momencie, gdy już zaaplikowałam produkt i był on jeszcze delikatnie wilgotny, to odczuwałam takie dziwne mrowienie i pieczenie. Wytuszuję teraz rzęsy też maskarą Juicy, o której Wam już dzisiaj powiedziałam, którą bardzo lubię. Ej, wiecie co? Tak się teraz sobie przyglądam w lustrze i powiem Wam szczerze, że takie messy brows, które niby spróbowałam wystylizować, ale one niestety jakby naturalnie opadły. Całkiem mi się podoba ten look. Taki, że wiecie, że te brwi po prostu są jakby niezrobione, zmierzwione, naturalnie zmierzwione. Naprawdę pierwszy raz na siebie patrzę i mam takie coś, że w sumie spoko wyglądają te brwi. Nawet nie chcę ich, wiecie, poprawiać, żeby wyglądały jak odrysowane od kalki, żeby były równe. Przejdę teraz do produktów do ust. Zacznę od najciemniejszego, skończymy na najjaśniejszym odcieniu, dlatego że będę testowała te produkty przez cały dzień. Bardzo możliwe, że pójdę na zdjęcia w międzyczasie i po prostu chciałabym mieć naturalny kolor na ustach. Dlatego zaczniemy od najciemniejszego, zobaczymy, jak ten kolor wygląda na mnie, a na sam koniec nałożę najjaśniejszą i to ją przetestujemy przez cały dzień. I te pomadki, one się nazywają Double Trouble. Z jednej strony mają taki marker, natomiast z drugiej strony jest balsam i zasada nakładania tego polega na tym, żeby najpierw nałożyć marker, a dopiero później na to nałożyć balsam. I odcień, ten najciemniejszy, on się nazywa Glass of Wine. Generalnie za całe zamówienie zapłaciłam 280 zł chyba? Tak, za całe zamówienie zapłaciłam 285 zł. Eyeliner kosztował 49 zł. Jak za taką cenę myślę, że naprawdę całkiem spoko. Żel do brwi już Wam mówiłam, że 59 i każda z tych pomadek również kosztuje 59 zł. Zaczynam i będę malowała bez konturówki. Ała. Powiem Wam, że troszkę to drapie w usta. I też widzę, że dosyć ciężko jest wyrysować taki jednolity kolor na całych ustach. Starałam się, żeby to było w miarę równe. Wiecie, jak to jest z markerami na kartce, że one też nigdy nie są kolorystycznie jednolite, jak nimi malujecie? I mam wrażenie, że właśnie tak samo jest na ustach. Też ciężko mi wydobyć jednolity kolor po całości. Mam wrażenie, że miejscami ten odcień jest troszkę bardziej intensywny, a innymi miejscami troszkę mniej intensywny, ale nałożę teraz ten balsam, może on jakoś to rozpracuje ten kolor. I rzeczywiście ten balsam delikatnie rozpracował ten kolor, także on po prostu się jakby rozblendował. Zauważyłam tylko, że delikatnie jakby ten pigment wszedł mi w środek moich ust. Zobaczcie. Tutaj
jest takie mocno, mocno intensywnie czerwone. Poza tym jeszcze do czego muszę się przyczepić, to że nie jest to pomadka bardzo precyzyjna, dlatego że tutaj miałam nieco problem, żeby ją wyrysować. Generalnie muszę powiedzieć, że nie wygląda to źle. Jest naprawdę bardzo komfortowe. Z tym balsamem serio jest spoko, tylko zastanawia mnie jedna rzecz, a mianowicie jego ilość. Dlatego, że nie wydaje mi się, żeby można było go wykręcić i po prostu zastanawiam się, czy to jest tylko tyle, jeżeli chodzi o ten balsam. A jak to się zmazuje? Pierwsza warstwa tej pomadki schodzi bez problemu, natomiast troszkę barwi ten marker. Teraz wyglądam jak prosto z wyjścia z makijażu permanentnego. Przejdźmy do drugiego koloru. On już jest jaśniejszy i on się nazywa Warsaw Dream. I to jest bardziej taki fiolecik. Mam wrażenie, że ten drugi kolor w o wiele łatwiejszy sposób udało mi się zaaplikować. Teraz balsam. Tutaj też nałożyłam odrobinę mniej tego produktu. Nie nałożyłam dwóch warstw, tak jak w przypadku czerwonej. Rzeczywiście z tym balsamem ta pomadka naprawdę robi się bardzo komfortowa. Jest wręcz taka bardzo przyjemna na ustach. Tylko tutaj ponownie, jakby ten środek, coś tu się dzieje. I to po prostu takie, mam wrażenie, że mi się już wyżarło w skórę, jakby wszedł ten pigment głębiej. Chcę jeszcze sobie przetestować najjaśniejszy odcień, dlatego że jak dobrze wiecie, nudziaki to jest coś, co ja uwielbiam i po prostu jestem ciekawa, jak nudziakowy kolor w takim wydaniu by wyglądał. Nie no, ale jednak ściągnąć to? Nie wiem. Zobaczcie, dosłownie tutaj jakby ten pigment mi się wyżarł w skórę. Przejdźmy teraz do najjaśniejszego odcienia, którym osobiście jestem najbardziej podekscytowana, bo po prostu lubię jasne kolory na ustach. Wow, generalnie ten flamaster wygląda troszkę jakby był neonowy. Przynajmniej na żywo ja to tak widzę. No, jestem ciekawa, jak będzie wyglądał na ustach. Ała, powiem wam szczerze, że już przy nakładaniu trzeciej takiej pomadki w flamastrze jakby moje usta to czują, już mnie powoli zaczynają boleć. No powiem wam, że ten odcień Fancy Schmancy niby miał być taki jasny, nudziakowy, ale jak na razie jest dosyć ciemny. Ja w ogóle chciałabym poprosić Juicy Cosmetics o sam ten balsam, ponieważ jest on naprawdę bardzo przyjemny. Nie, ten balsamik, rewelka. Naprawdę, balsam mi się bardzo podoba sam w sobie. Tak prezentuje się ten trzeci kolor. On jest najbardziej taki cukierkowy, powiedziałabym. Najbardziej dzienny, aczkolwiek jest też moim zdaniem intensywnie różowy. Jasnoróżowy, ale jednak jest różowy i nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem jak ja osobiście się czuję w takim kolorze. Dajcie mi znać, co wy myślicie o mnie w takich ustach. Słuchajcie, na profilu Juicy Cosmetics jest napisane tak: z Double Trouble nie straszne wam odbicia na kieliszku czy zjedzona pomadka. Czekajcie, to akurat możemy przetestować. Mam wodę. Rzeczywiście, tylko balsam odrobinkę się odbija. Tak to się... Czekajcie, bo się aż oblałam. Tint o 10-godzinnej trwałości zapewni wam bezproblemowy wieczór, a kolor Glass of Wine, czyli ten najciemniejszy, klasyczny, niezawodny look. I tak naprawdę to zdanie, tint o 10-godzinnej trwałości, sprawił, że my sobie po prostu przetestujemy tę pomadkę przez 10 godzin. Mam na sobie najjaśniejszy odcień, tak jak już mogliście zobaczyć. I co, zobaczymy się po prostu za 10 godzin, a przy okazji też zobaczymy, jak eyeliner przez cały dzień się sprawuje. Widzimy się około 20, obecnie jest po 10, także będę miała sporo czasu, żeby zobaczyć, jak to się prezentuje. Szczerze mówiąc, pomadka zaczyna trochę schodzić. Eyeliner. Witam się z wami ponownie. Jest godzina 19:34, prawie już 20, ale doszłam do wniosku, że wystarczająco długo czekałam, testowałam te produkty, żeby móc już wam nieco więcej powiedzieć. Może zacznę od tego, że lekko się gąbeczką poprawię. Okej, lepiej, teraz wszystko widać, można się skupić rzeczywiście na tym, co testowaliśmy dzisiaj. Jak możecie zobaczyć, moje powieki po całym dniu są lekko spocone i generalnie z większością eyelinerów mam ten problem, że one potrafią się tak odbić, lubią się tak odbić. Chyba są, nie wiem, 2 albo 3 eyelinery, które do tej pory poznałam, które mi się nie odbijają, które trzymają się
w jednym miejscu między innymi jest to eyeliner Huda Beauty. On jest po prostu bardzo taki, wiecie, bardzo, bardzo mocny i nieprzemieszczający się, ale również problem z nim jest taki, że ciężko go zmyć i w ogóle ciężko go poprawić w trakcie malowania, bo bardzo szybko zasycha. Tutaj akurat nie ma tego problemu z poprawianiem eyelinera i rzeczywiście w bardzo łatwy sposób można sobie to wyczyścić, poprawić. Jak to się prezentuje? Wygląda naprawdę całkiem spoko. Generalnie muszę powiedzieć, że sama pigmentacja tego eyelinera jest naprawdę, naprawdę w porządku. I szczerze mówiąc, to odbijanie się to jest tak naprawdę jedyny mankament, który gdzieś tutaj się pojawia w tym przypadku, dlatego że zarówno aplikacja, jak i w ogóle czerń tego produktu i tak samo to, że on jest taki bardziej matowy niż satynowy, niż błyszczący, to wszystko idzie na plus, jeżeli chodzi o eyeliner. Tak samo bardzo fajna ta końcówka, która bardzo dobrze wyrysowuje. Naprawdę tutaj jestem z tego powodu zadowolona. No jedyne co, to właśnie jest to odbijanie, ale tak jak możecie zobaczyć, jest to produkt na tyle plastyczny, który w łatwy sposób można sobie poprawić. Mogłabym powiedzieć, że jest to produkt dla osób, które nie potrafią się malować eyelinerem. Zdecydowanie tak. Z tego względu, że nawet jeżeli się gdzieś pomylicie, to w bardzo łatwy sposób można to poprawić. Przechodząc do produktu do ust, jak możecie zobaczyć, większość pomadki po prostu się zjadła. Zniknęła. Jedyne co, to został mi taki obrys różowy. Zobaczcie w ogóle, jakie te usta przez cały dzień też zrobiły się takie trochę przesuszone. Ja w ogóle mam wrażenie, że ten marker mocno je wymaltretował. Tak to się prezentuje po ponownej aplikacji balsamu. Nie wiem nawet, czy nie lepiej niż pierwotna wersja. Jest chyba troszkę bardziej delikatnie, ale też po prostu było zapewnione, że ten produkt będzie się trzymał 10 godzin. Nawet nie minęło 10 godzin. Trochę wcześniej tutaj przyszłam i muszę powiedzieć, że no jakby zszedł. Po prostu. Natomiast ciągle podtrzymuję, że najlepszy produkt, jaki Juicy ma w swojej ofercie, to jest maskara, dlatego że również jestem po całym dniu z tuszem do rzęs, robiłam wiele rzeczy i tusz jako jedyny po prostu jest na miejscu, nie przemieszcza się, nic się tutaj nie strzepuje, nie robią się żadne oczy pandy, nic się nie przemieszcza, nie odbija się ani u góry, ani u dołu, jest rewelacyjnie i to rzeczywiście jest produkt, który po prostu od samego początku pokochałam i moja miłość do niego wciąż trwa. Natomiast jeżeli chodzi o resztę produktów. Żel do brwi nie do moich brwi. Jest to żel do brwi dla osób, które mają podatne te włoski, które mają lekkie włoski. Eyeliner jest fajny dla osób, które się dopiero uczą, które dopiero zaczynają, które nie potrafią sobie malować, które mimo prób, wielu, wielu prób malowania sobie kreski, za bardzo nie potrafią tego robić. Ten eyeliner rzeczywiście jest fajny dla takich osób początkujących. Natomiast produkty do ust, powiem tak, w 70% nie skradły mojego serca. Po pierwsze, nie skradły mojego serca kolorystycznie. Po prostu nie są to kolory pod moje osobiste preferencje. Ja wolę bardziej odcienie takie beżowe, nudziakowe, mniej różowości, mniej czerwieni. Jakby bardziej w tę drugą stronę. I tak samo nie skradła mojego serca ta część flamastrowa. Muszę Wam powiedzieć tak, na pewno jest to końcówka, która dla niektórych osób będzie niekomfortowa, będzie bardzo taka drapiąca, bardzo szarpiąca. Jeżeli macie tendencję do tego, że Wasze usta się przesuszają, do jakichś suchych skórek, czegoś w tym stylu, to również odradzam, dlatego że w tych miejscach będzie się po prostu zbierał ten pigment, będzie on o wiele bardziej widoczny. I tak samo warto dodać też, że jest to produkt, który bardzo szybko wysycha na ustach. Mówię tutaj o tej końcówce flamastrowej. I w momencie, gdy na przykład gdzieś tutaj wyjedziecie po jednej albo po drugiej stronie tym flamastrem, no to może być lekki problem, żeby po prostu to poprawić, żeby to zabrudzenie zlikwidować, jakby trzeba będzie, wiecie, się troszkę naszarpać z tym. Natomiast może przejdę do pozytywów, dlatego że też tutaj oczywiście takie są i pozytywami ogromnymi są te balsamy i po prostu ja uważam, że to są jedne z lepszych balsamów, jakie ja miałam okazję w ostatnim czasie próbować. Balsamy te są bardzo aksamitne, bardzo nawilżające. One również sprawiają, że ta końcówka flamastrowa jakby staje się, powiedziałabym, znośna i komfortowa. I również sprawiają, że ten pigment właśnie z flamastra jakby się rozblendowuje, ładnie się rozchodzi i nawet miejsca, które gdzieś wcześniej mogły być delikatnie przesuszone, to też powinno się mniej więcej wyrównać.
Takie mam wrażenie przynajmniej. Ja z ogromną przyjemnością chciałabym zobaczyć same te balsamy. Wiecie, po prostu jeden wielki balsam w sztywcie w jakiejś fajnej formie, zrobiony w jakimś fajnym opakowaniu, tak żeby można po prostu było używać tego produktu na co dzień. Dlatego, że zdecydowanie taka ilość to jest za mało i chciałabym więcej. I minusem, który też od razu muszę tutaj dodać, to jest fakt, że nie da się wysunąć tego balsamu. Albo się nie da, albo ja nie wiem, jakby go wysunąć, bo wydaje mi się, że tam w środku powinno być jeszcze więcej trochę tego produktu. Nie mam pojęcia, ja nie widzę żadnej opcji, żeby to w jakikolwiek sposób wysunąć, a szkoda, dlatego że balsamy akurat bardzo, bardzo, bardzo mi się podobają. I ja tym oto sposobem będę się już z Wami żegnać. Mam nadzieję, że podobał Wam się ten film. Oczywiście zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Ja idę się zmyć i jest godzina 20, idę jeść kolację i idę montować ten film i spać. Buziaki! Mua.